Kukiz 15, dwójka, grudziądzki kandydat, no właśnie, potencjalnie prawdopodobny poseł, jeżeli by się kierować logiką, że od góry najwięcej zawsze głosów. Ale wy mówicie, że tu trochę inaczej to działa. Znaczy, no powiedzmy tak, ja się kieruję jakąś tam rolką zadaniową, więc myślenie o potencjalnym przyszłym pośle jest zostawione na dzień 26. Obecnie no po prostu no, staram się robić swoje. Mamy te możliwości, jakie mamy. Nie mamy za sobą żadnego zaplecza partyjnego. Robimy to wszystko za własne pieniądze. Generalnie no chcemy zrobić wyłom w systemie, który od 26 lat, system proporcjonalny, naszym zdaniem się po prostu już nie sprawdza i nie ma szansy na sprawdzenie. Chcemy przywrócić jak gdyby odpowiedzialność posła przed wyborcą, czyli doprowadzić do zafunkcjonowania małych jednomandatowych okręgów wyborczych, a w skrócie można to nazwać, że chcemy przełamać monopol wyznaczania przez partii reprezentacji na rzecz konkurencji wolnej właśnie w tych małych okręgach, gdzie będziemy mieli świadomość, kto jest naszym posłem przede wszystkim. Nie będziemy poruszali się w takim obszarze, powiedzmy tak jak tutaj mamy od Włocławka do Grudziądza, 13 posłów. Mało kto sobie zdaje sprawę, żeby wymienić, nie wiem, ja szczerze mówiąc nie podejmuję się założyć o to, żebym 6-7 posłów wymienił obecnie z głowy, mimo że się tym interesuję. Natomiast no, w sytuacji takiej, kiedy mamy jednego posła i który jest znany ludziom, inaczej wygląda sprawa obietnic. Nie mogą to już być wtedy puste obietnice, ponieważ no, każdy człowiek w tym momencie z tym swoim okręgu wie, z kim ma do czynienia i może go potem rozliczyć, tak? Co człowieku zrobiłeś z tymi obietnicami? No właśnie, dokładnie, rozliczenia. Bo zazwyczaj jest tak, że kiedy kończy się jakaś kadencja, rozlicza się tych, którzy aktualnie, powiedzmy, w tej polityce uczestniczyli, którzy mogli właśnie podejmować decyzje, czyli byłych posłów, poprzedni skład, można tak powiedzieć. Jak wy, czy wy zaczynacie jakby od nowa, czy też właśnie będziecie w jakiś sposób podkreślać, czego nie zrobiono? Znaczy, zaczynamy. Albo co można było zrobić? Oczywiście, no będziemy starali się punktować wszystkie te braki systemowe. Jakie to braki właśnie? No przede wszystkim brak odpowiedzialności. To jest kardynalna sprawa, ponieważ no to już w zarządzaniu, jak gdyby w kanonach zarządzania jest jak gdyby to ustawione jako kardynalne uwarunkowanie skuteczności działania, tak? No jeżeli ja się mam czegoś podjąć i wiem, że nikt mnie z tego nie rozliczy, no to za jakiś czas po prostu, no niestety, no takie atawizmy się włączą, że już wygodniej będzie sobie leżeć i nic nie robić, jeżeli nie ma za to żadnej konsekwencji. Natomiast no jeżeli ktoś podejmuje się jakiegoś zadania i wie, że będzie rozliczony, wie, że będzie musiał tym ludziom spojrzeć twarz w swoim małym okręgu wyborczym, wydaje mi się, że to będzie kardynalna zmiana, która może to wszystko postawić na nogi, tak? No właśnie, jesteśmy tu w Grudziądzu. Co pana zdaniem na przykład nie zrobiono, obecni parlamentarzyści na przykład? No bo już możemy, mamy ten komfort, że akurat w Grudziądzu było tych posłów, no co najmniej kilku, i tutaj współpracujących z Grudziądzem również. Jak pan to widzi? No ja bym odwrócił pytanie, a co zrobiono, tak? Jeżeli jest, jakie jest, tak? Wydaje mi się przede wszystkim... Każdy się chwali, każdy stara się, że tak powiem, pokazać w dobrym świetle, ukazać swoje, że tak powiem, pozytywy, prawda? No, na tym polega ta trochę przez was taka nielubiona... No niektórzy są tym nawet bardzo dobrzy, tak? W tym pokazywaniu właśnie swoich rzekomych osiągnięć, bo dlaczego mówię rzekomych? No po prostu no, sytuacja weryfikuje to, czy osiągnęliśmy co, czy nie. No mamy takie statystyki, jakie mamy tam przed przyjazdem. Czytałem, zdaje się, to była Fundacja Szumana, oceny miast, 66 miast, zdaje się, 100 tysięcznych, tak? O ile... Już nie jest 100 tysięcy. Już właśnie, no niestety. Jak wyjeżdżałem, miał 115, zdaje się, 110 tysięcy mieszkańców. Generalnie, no co możemy zrobić? Przede wszystkim musimy mieć strategię rozwojową, która obejmowałaby nie tylko jedną kadencję, ale generalnie byłaby konsensusem jakimś, w którą stronę ma się miasto rozwijać, ponieważ nie można tego robić co 4 lata, szarpać się w te i we w te, korygować tę strategię w taki sposób, że jedno zaprzecza drugiemu. No po prostu musi to być strategia, która byłaby wynikiem tego konsensusu racjonalnego, przeszacowania tych naszych wartości, braków, które ewentualnie trzeba przede wszystkim uzupełnić. Trzeba zmienić w Grudziądzu, no bo pan jako kandydat z Grudziądza, co właśnie trzeba tu na miejscu? Bo ja wiem, że to z reguły działa się systemowo, wspólnie, ale tak naprawdę takich zwykłych potencjalnych wyborców interesuje to, co jest tu, w tym miejscu i tu u nas. No więc trzeba tak, zdać sobie sprawę, że głównym jak gdyby uwarunkowaniem jest praca i zasilenie chociażby usług, tak? Jak zasilimy te usługi? No jeżeli tutaj ludzie stąd wybywają,
No tak, tak, takie są statystyki. No jedynie musimy po prostu dążyć do tego, żeby w jakiś sposób przyciągnąć, tak jak już wcześniej wspominałem, no z przemysłem może być trudno, ponieważ to już są jakieś większe procesy. Ten przemysł odpływa bardziej na wschód, tam gdzie jest tańsza siła robocza. Natomiast no my mamy tutaj, no wystarczy się rozejrzeć, jest piękne miasto. Mamy Solanki, tak? Te Solanki to może być węzeł jak gdyby ruszenia zupełnie nowej strategii Grudziądza, przełożenia, tak mówiąc prosto, tej Wajchy na miasto turystyczno-uzdrowiskowe. To nie może być taka enklawa, która jest tam gdzieś przy szpitalu, gdzie to lata całe, przecież to już dekady mijają, kiedy my wiemy, że mamy te Solanki. One są naprawdę tutaj, powiedzmy, główną wartością. Wokół tego można połączyć synergię tych korzyści, które tutaj można by było osiągnąć z faktu posiadania twierdzy, tak, która chociażby no, mogłaby funkcjonować tak, jak w Strasburgu funkcjonuje twierdza, tak, jako magnes turystyczny. Wokół tego powstają usługi. Wokół tego można obudować to, na przykład chociażby dać miejsce grupom rekonstrukcyjnym, które mogłyby tam sobie zrealizować swoje założenia i zarazem też wzbogacać to po prostu, żeby to żyło, tak. Mamy tradycję jazdy, kawalerii. Tutaj przecież na Błoniach odbywały się wspaniałe parady. Wokół Grudziądza jest sporo stadnin. Przecież można zrobić to tutaj, połączyć tą turystykę chociażby pomiędzy Rudnikiem a Cytadelą, zrobić jakieś szlaki takie dla turystów i dużo by o tym rozmawiać. Naprawdę nie. Paweł Kukiz to taka osoba klasyfikująca się jako zawiedziony wyborca Platformy Obywatelskiej, ale większość chyba osób, które na niego głosowały, to są nowi wyborcy, nie uczestniczący do tej pory w tym, w cudzysłowie, bo wy nie lubicie tego słowa, polityce, czyli można powiedzieć nowy elektorat, młody, ale też taki, który do tej pory no trochę nie lubił tej polityki. A jak pan się klasyfikuje? No ja się klasyfikuję w taki sposób, że przez pół życia byłem apolityczny siłą wyboru. I nie interesowało. Nie tyle, że nie interesowało, tylko będąc w służbie mundurowej i nie mogłem się zajmować polityką. I... Nie, ale mi chodzi o wyborcę, nie o... No więc po prostu tak jak chyba każdy przeżyłem wiele rozczarowań, tak, przez te 26 lat i wydaje mi się, że właśnie doszedłem, znaczy wydaje mi się, jestem pewny, doszedłem do tego wniosku, że radykalna zmiana, która ewentualnie właśnie mogłaby zrobić wyłom w tej sytuacji, którą mamy obecnie, jest związana właśnie ze zmianą systemu wyboru reprezentacji przedstawicielskiej, czyli dokończeniem tej transformacji ustrojowej, która zaczęła się w 89 i w pewnym momencie została zablokowana, tak? Po prostu z jednej monopartii przeszliśmy do grupy partii, które dalej, tak jak Paweł to nazywa, partiokracją, trzymają monopol wyboru reprezentacji. Także to jest, wydaje mi się, to jest główny powód do wszystkiego, ponieważ no wszystkie projekty, wszystkie strategie, wszystkie programy realizują ludzie, tak? Więc musi tutaj być zejście z monopolu na rzecz konkurencji, ponieważ no, każdy monopolista po jakimś czasie się wynaturza, choćby miał najlepsze intencje.